Dzień dobry Państwu. W ramach kolejnego spotkania Nasza przyszłość przy PPTV chcieliśmy razem ze znaną panią naturopatką, panią Izabelą Safin, ponownie podjąć temat profilaktyki, jej sensu czy też bezsensu oraz naszej osobistej odpowiedzialności za zdrowie i za naszą przyszłość. Dzień dobry, Iza. Witam serdecznie. Iza, no ostatnio rzeczywiście włożyłaś ten kij w mrowisko, równo tam zabełtałaś, słuchaj, że to nie ma sensu, że to czy tamto. Zdaje się, że tak kręciliśmy się troszkę koło tematu twojej tarczycy. No też o kwestii profilaktyki raka piersi troszkę się tam pomęczyliśmy. No i tak wspomnieliśmy sobie trochę o sensie czy bezsensie profilaktyki prostaty, tak? Czy nasuwają ci się jakieś refleksje jeszcze w związku z naszą ostatnią dyskusją? Jak najbardziej. Jeśli chodzi o prewencję, wydaje mi się, że ta prewencja powinna w dużej mierze iść w kierunku zdrowego odżywiania, tego jak się odżywiamy i też stylu życia, a nie tylko samych badań, tak na dobrą sprawę, podsumowując poprzednie nasze nagranie. I tutaj w moich oczach jest no, za mało nacisku i za mało wkładu, jeśli chodzi o system czy o służbę zdrowia. No i tak jak wspominałam, diagnostyka no bardzo kuleje w Niemczech zdecydowanie. W ostatnich latach ja osobiście nie korzystam aż tak często, ponieważ no, jestem w miarę zdrową osobą. Ale to, co właśnie słyszę od wielu osób, no jest na dużo gorszym poziomie niż to było kilka lat temu. No i na dużo gorszym poziomie, jak się okazuje, w sąsiednich krajach. No tak, i w tym momencie jest bardzo dobre pytanie, bo w Niemczech u władzy, powiedzmy, administrują społeczeństwem ugrupowania socjaldemokratów i Partii Zielonych, którzy tak wielkimi literami pisali na sztandary przyjazną środowisku i człowiekowi politykę wzrost świadczeń socjalnych i nagle okazuje się, że Niemcy gdzieś w tym wszystkim no, w stosunku do krajów ościennych no, stanęły sobie troszkę w drodze. Tak? Ja to widzę na każdym kroku w stosunku do pacjentów, którzy opowiadają mi, że czekają na terminy do kolegów specjalistów miesiącami, że są wręcz zmuszeni do przejechania się do Polski, ażeby dostać się do specjalisty, zapłacić konkretnie i dostać konkretną odpowiedź. Co ty na to? No, tak jak wspominałam, wydaje mi się, że reformacja służby zdrowia czy Krankenkasse tutaj w Niemczech powinna objąć ten kierunek nie tylko być może prywatyzacji, ale to wtedy by to musiało rzeczywiście być przeprowadzone na zasadzie całkowitej prywatyzacji i w wyliczeniu jakiejś średniej, jaką byłby gotowy każdy pacjent z własnej kieszeni. De facto tak czy tak płacimy z własnej kieszeni. Tak. Z tym mizernym skutkiem, że no, ta diagnostyka i prewencja jest na dość mizernym poziomie. No tak, nie wiem, czy wiesz, Iza, że co się tyczy zakresu prewencji w systemie kasowym, czy zakresu terapii, to lekarze nie ustalają sobie sami. Doskonale. Są na to wytyczne, czyli przykładowo trochę temu miałem stresy, akurat była jakaś epidemia grypy i tam jacyś pacjenci później się wypłakiwali, iż nie udało im się dodzwonić do mnie po godzinach pracy. No słuchajcie, no to tak jest przeważnie, że po godzinach pracy, nawet jeżeli przesiadują w praktyce, to nie prowadzę służby w sensie call center, bo gdybym chciał, tym tam pracował, ale po prostu dla waszego dobra przepracowuję te tony dokumentów, które sobie w czasie wygenerowaliście. No bo umówmy się, ale od czasu pandemii w psychice pacjentów bardzo wiele się zmieniło. To znaczy z tego, co widzę, bardzo dużo ludzi jest zmęczonych, nie szukają rozwiązań tylko, żeby ogarnąć formalnie coś. No i z tego wynika niesamowity nakład administracyjny. Z tego, co same władze przyznały, to ten faktor formalny wzrósł od czasu pandemii o faktor 3 do 5. Jest pytanie, kto to ma robić za czyje pieniądze, prawda? Na razie mówią, że trzeba być zrobione, ale za czyje pieniądze, czy jakich, w ramach jakich rozwiązań logistycznych nie jest powiedziane. Wróćmy jednak do tych samych pacjentów, co dzwonili. I no, były takie momenty, że częściej podchodziłem do telefonu, ale tu mnie kasy przygasiły, bo wyobraź sobie, że nie wolno mi podejść do telefonu częściej niż inni koledzy podchodzą.
a ponieważ inni generalnie nie podchodzą, to kasy sobie też tego nie życzą i to jest jakieś błędne koło, bo w tym momencie, jeżeli podejdę do telefonu tam w godzinach wieczornych, no to może coś się za tym kryć, powinienem odnotować godzinę, jest na to jakaś tam cyfra oczywiście, diagnoza, no bo mogą być różne konsekwencje. Nigdy nie wiesz, czy na drugi dzień pierwszą osobą, która nie będzie dzwonić w tej sprawie, będzie akurat jakiś urząd, bo przykładowo pacjent nie poszedł drogą rozsądku, nie pojawił się w szpitalu, tylko powziął powiedzmy decyzję o spontanicznym uleczeniu i nie wyszło ono tak do końca pozytywnie. Także to już miałem różnego typu niespodzianki, czyli zawsze należy liczyć się z tym, że dokumentacja jest niezbędna. No, ale jeżeli cokolwiek dokumentuję, to generuję tym zarazem statystykę. Na podstawie tej statystyki kasy są w stanie mnie porównać z moimi kolegami. No jak ja mówię, przepraszam bardzo, czemu pańscy koledzy tak nie robią? Ja mogę tylko powiedzieć, że to nie ja dzwonię do pacjentów, tylko oni do mnie, ale to kas też nie ich interesuje. Czyli generalnie musiałoby się bardzo wiele zmienić w podejściu do życia ze strony samych pacjentów, którzy tylko oni potrafią skłonić kasy do jakiejś zmiany postawy tutaj. I tak zwana logika, o której mówimy, to jest taka rzecz dosyć względna. Na przykład mówiliśmy ostatnio o chorobach nowotworowych. Jeżeli spojrzeć w statystykę, to drugim takim bardzo poważnym tematem jest na przykład cukrzyca. Nie chciałbym jej tu rozkładać na czynniki pierwsze, ale statystyki z roku 2013 podały, że Republikę Federalną w skali rocznej cukrzyca kosztowała ponad 35 miliardów euro. Z czego wspaniała większość to były zmiany późne, skutki rozwoju tej cukrzycy, wypadnięcia funkcji organów, konieczność rehabilitacji w różnej formie tych pacjentów, że nie wspomnę o kosztach leczenia. No i tutaj te zmiany, tam jest znowu kwestia naliczania tych pieniędzy. Czyli jeżeli na przykład szpitale rozliczają sobie na podstawie przypadków, to jest to znowu kwestia dyskutowana bardzo gorąco w mediach, to jest to coś innego, zupełnie inny sposób rozliczenia niż w praktyce lekarskiej. Praktyka lekarska to są raczej grosze, a w szpitalu to jest po prostu naliczane i co jest ciekawe, oni nauczyli się robić pieniądze, bo tak kiedyś pacjent szedł do szpitala, poleżał tydzień, dwa czy trzy i w zasadzie wychodził ze znacznym polepszeniem stanu zdrowia, to teraz być może słyszałaś, że po kilku dniach jest wypisywany. Mówię, z tym czy tamtym przyjdź pan jeszcze raz. My nie możemy więcej na raz dwie rzeczy ogarnąć, bo po prostu tak jest. No czyli jeżeli mamy te zmiany późne i nawet te zmiany późne nie są wychwytywane, mimo że one generują właśnie zmiany już powiedzmy trzeciego rzędu, to jest to pytanie o sens całej rzeczywistości kasowej. Wspomniałeś, że musiałoby wszystko. Oczywiście, że tak. Ja nie mówię, że ten wzór ma być taki czy inny, tylko tak jak to słyszę w międzyczasie w mediach, że będzie dobrze i coraz lepiej i tak dalej, to ja to pamiętam, już to przerabiałem w starej ojczyźnie i nie przypominam sobie, że to się dobrze skończyło. Skończyło się dużym krachem i prywatyzacją, czy też podwójnym sposobem rozliczania tego, czy jak wiemy, w systemie kasowym czeka się miesiącami czy latami na termin, czyli pacjent już się do tego przyzwyczaił, że musi się z jakimś lekarzem swojego wyboru umówić jakoś prywatnie i ten system w jakiś sposób to zintegrował, gdyż nie ma innych rozwiązań na skuteczne leczenie, czyli Polska dzięki temu na przykład poszła do przodu, to sobie zresztą pacjenci bardzo chwalą, a w Niemczech, ale skoro kasa nam gwarantuje, czy ja tu płacę składkę? W Polsce też płaci składkę, tak? I to jest różnica, w czym leży problem, tak? Czyli mamy znowu kwestię niedoedukowania świadomości społecznej. Przy czym to, co może bym tutaj podjął w sposób wyjątkowo, tak powiedzmy, wycelowany. Wspomniałaś, że Niemcy stanęły w miejscu w stosunku do Polski czy do Iranu. Gdzie widzisz tą różnicę? Jeśli chodzi o Iran, to tak właśnie jest ten konkretny przykład tej jednej koleżanki. No zdecydowanie ona tutaj mówi, w samej diagnostyce leży problem, ponieważ tak jak wspominałam, po prostu każdy przeciętny lekarz, czy to będzie lekarz internista, czy lekarz od jakiejś specjalizacji, ma znacznie więcej czasu dla tego pacjenta. To jest pierwsza kwestia. Drugą kwestią być może metody stawiania diagnozy są też bardziej trafne i bardziej użyteczne niż tutaj w Niemczech, czego ja tak naprawdę nie rozumiem, ponieważ
niemieckie praktyki są na ogół dość dobrze wyposażone. Również szpitale dysponują naprawdę bardzo dobrym sprzętem, bym powiedziała. Niejednokrotnie jest to sprzęt najnowszej generacji i bardzo skuteczny, więc tak naprawdę trudno mi jest powiedzieć, gdzie jest pies pogrzebany, w czym jest cały szkopuł, że medycyna tutaj, czy diagnostyka przede wszystkim, ale też i wspominana przez nas często tutaj prewencja, no kuleje. Wiesz, Iza, może wyszedłbym trochę naprzeciw twojemu zapytaniu, jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi zawsze o pieniądze. Czyli powiedzmy sobie jakieś tam 10-15 lat temu byłoby w ogóle nie do pomyślenia, żeby pacjent poszedł z jakimś tam zespołem konkretnych dolegliwości do szpitala i opuścił go bez wyjaśnienia podstawowych bolączek, tak można to generalnie nazwać. Teraz okazuje się, że idzie pacjent z jakimś bólem, nazwijmy to kręgosłupa, później się dowiaduje, że zrobili mu zwykłego rentgena albo MRT jednego z odcinków tylko tego kręgosłupa, mimo że było tego więcej, i ma wpisane w wypisie, że byłoby dobrze dokonać badania MRT kręgosłupa w warunkach ambulatoryjnych. W momencie, gdy on był w tym szpitalu, generował codziennie koszta też administracyjne, czyli można by się spodziewać, że czas jego pobytu no, mógłby zostać wypełniony jakimiś dalszymi aspektami diagnostycznymi. 10-15 lat temu było to nie do pomyślenia. Jeżeli się zastanowić, że w minionych latach ta liczba osób płacących składki na terenie Niemiec, to tak z tego, co czytałem, to oscyluje około 58 milionów. To jest naprawdę pokaźny odsetek społeczeństwa. Czy te pieniądze gdzieś są? I teraz, jeżeli szpital kogoś wypisuje po to, żeby ktoś zrobił jakieś badania, to znaczy, że chodzi znowu o wyznaczniki. I mamy odpowiedź, struktura decydentów. Kiedyś o powinnościach lekarzy z punktu widzenia sensu leczenia decydowali lekarze. Czyli to byli doświadczeni zawodowo lekarze o dobrych umiejętnościach fachowych i oni jakoś to, powiedzmy, ogarniali tak, że w tych klinikach działo się dobrze. W międzyczasie na pozycjach kluczowych siedzą osoby z wykształceniem typowo kupieckim, czyli jakiś tam, mówi się na to, Master of Business Administration, nie? Albo różnego marketingowcy. Typu marketingowcy. I oni pracują w zupełnie innym świecie. Ten pacjent jest elementem, który służy do generowania jakiegoś dochodu w tym szpitalu. Oni mają placówkę usługową. To tak, jakbyś poszła sobie, nie wiem, do mini-minita, gdzieś tam mówi, że ja chcę tu zrobić klucz, czy nowy obcas do buta. Przy czym oni wiedzą w tym punkcie, że ty masz możliwość wyboru, przejdziesz się kawałek dalej, masz drugi i stawka musi być konkurencyjna i ta jakość musi być konkurencyjna i nie to, że ty im powiesz, słuchajcie, ja tu potrzebuję nową podeszwę, oni mówią, no może pani przyjdzie za dwa kwartały, bo w tym momencie mogliby zamknąć swój zakład, podczas gdy tutaj jakoś tak się dzieje, że no, to, co słyszałem od kolegów, jedynym aspektem, który mnie nieraz przeszkadza w pracy, to są ci pacjenci. Bo w zasadzie mogliby bardzo dobrze funkcjonować, te dane jakoś tam na nowo organizować. Zresztą, co się mamy tak długo czarować z tego, co może nie słyszałaś do końca. Od stycznia roku 2019 cała pierwsza linia kontaktu, czyli wszyscy lekarze praktycy, specjaliści medycyny ogólnej, czy też interniści w charakterze lekarza domowego, mamy my już nowe zadanie, czyli nie mamy już leczyć, tylko mamy pacjenta zaopatrywać, czyli dbać o to, żeby on umiał po prostu poruszać się po tym systemie medycznym, z jakim i to leczenie tak naprawdę to tylko w zakresie minimalnym, czyli zaopatrzenie, a cała reszta to już kolejne etapy i hierarchie systemu zdrowia. No to jest takie zjawisko digitalizacji i wprowadzania szeregu algorytmów, z którym też mam na co dzień do czynienia w moim zawodzie. W pierwszej kolejności jestem biologiem wyspecjalizowanym w biologii molekularnej i tym się zajmuję od kilkunastu lat. I moje stanowisko pracy no, z roku na rok zmienia charakter. Faktycznie jest wprowadzane coraz więcej digitalnych rozwiązań, które mają rzekomo nam ułatwić pracę, a de facto no, kosztują nas czas i dodatkową pracę. Także te rozwiązania są jak gdyby no, średnio owocne. I wydaje mi się, że z tym samym zjawiskiem mamy do czynienia właśnie w zakresie medycyny.
Jest to dla mnie dość kontrowersyjne, że pacjent jest traktowany no, algorytmycznie i diagnoza, każda diagnoza ma jakiś numerek, tak? Za każdą diagnozą kryje się jakaś cyferka, jakiś numerek i konkretne rozwiązania wyliczane za pomocą pewnych algorytmów. Wydaje mi się, że to jest nie tędy droga, bo jak wiele razy wspominaliśmy tutaj, medycyna powinna być nie tylko medycyną intuicyjną, ale też indywidualną, czyli dostosowaną, dopasowaną do pacjenta, a nie do numeru danej diagnozy czy choroby. Widzisz, to jest bardzo ciekawe, bo dopiero co wspomnieliśmy o chorobach chronicznych i o prewencji. Teraz, jeżeli się zastanowisz, w Ameryce były kiedyś takie disease management programy i oni sobie stawili szereg pytań, ale byli bardzo pragmatyczni, na przykład w przeciwieństwie do na przykład Niemiec, gdzie powiedziano, że to leczenie ma być na dalszych etapach opieki nad pacjentem. Amerykanie potrafili sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie lepiej zainwestować pieniądze, żeby leczenie i opieka nad tym pacjentem było możliwie niska. Przy dobrych efektach społecznych, jak wiemy, systemy ubezpieczeń zdrowotnych w Ameryce to jest taki szczególny temat, który bardzo długo kulał i fachowcy twierdzą, że też nie do końca został rozwiązany. Niemniej jednak tam wiele się stało. I w momencie, gdy ktoś sobie to przeliczył, powiedziano, wiecie co, trzeba doinwestować w pierwszą linię, dlatego że w tym momencie ten pacjent na etapie wstępnym zostanie już przechwycony przez system zdrowotny, podniesiono szkolenie przez ratowników medycznych, na etapie pierwszej linii kontaktu ma za zadanie wychwycić tych, którzy być może są już do zaopatrzenia w tej pierwszej linii i dopiero pokierować ich dalej, a nie to u nas, że jest jakiś tam profesor, jak to Niemcy mówią, im Entversorgungsnetz, czyli w tej wyspecjalizowanej sieci zaopatrzenia końcowego, który wie wszystko, umie wszystko, najlepsze maszyny i wszystko po kolei. Że to po prostu nie jest rozwiązanie dla całokształtu zadań, jakie w zasadzie powinien sobie system zdrowia postawić. I tutaj widzisz, podobno język kształtuje świadomość. To mówiliśmy już o tym kiedyś, że tak mamy za wielką wodą to serve and protect, czyli żeby służyć i ochraniać. Znowu w innych krajach wschodu mamy służbę zdrowia czy zdarowochronienie. To w Niemczech mamy, no nie mamy służby zdrowia. Mamy Gesundheitswesen, czyli istota zdrowia. To tak mamy Bauwesen, czyli istota czegoś o budownictwie. Mamy Ingenieurwesen, czyli istota czegoś, co jest... Czyli bardzo instrumentalne podejście. Tak, bardzo instrumentalne podejście. W związku z powyższym ciężko się dziwić, że przy tym podejściu instrumentalnym ognisko zainteresowania, jeśli w ogóle możemy to zainteresowanie nazwać, albo ognisko, pole działania może będzie łatwiej, jest skupione na tak zwanych zmianach wtórnych. Czyli tak jak niemieccy naukowcy potrafili w okresie międzywojennym pójść bardzo daleko i udzielić światu odpowiedzi na pytanie, skąd się w ogóle biorą choroby chroniczne. Czy jak mamy tutaj przedstawiciela znanej rodziny Warburgów, doktora Otto von Warburga, który w roku 1931 dostał Nagrodę Nobla za to, że potrafił powiedzieć, proszę Państwa, choroby chroniczne biorą się po pierwsze z zakwaszenia organizmu, po drugie z wtórnych, następczych zmian tak zwanego aseptycznego zapalenia. No i dzisiaj przecież wyraźnie się mówi, że te zmiany wieku późnego, a nawet już dojrzałego, które się tak nasiliły od momentu zwłaszcza ostatniej pandemii, dotknęły poza ekspansją chorób nowotworowych znacznie bardziej jeszcze procesy neurodegeneratywne, zaburzenia sterowania nerwowego, w tym powiedzmy układ autonomiczny. Ciekawe, że na przykład świadome gremia, tak jak widziałem ostatnio to w jednym z reels nagranych przez braci Rodzyń, nie, którzy wspomnieli o znaleźli jakąś panią, która już w roku 96 potrafiła odnaleźć w internecie zapowiedź ze strony Światowej Organizacji Zdrowia, że w latach 20-25 dojdzie na pewno w Europie do ekspansji zaburzeń neurodegeneratywnych, chorób nowotworowych. Także w tym momencie niski ukłon w stronę doktorów braci Rydzeń, że tak wielkodusznie zadali sobie trud i potrafili odnaleźć pewne dane statystyczne. A dla nas w tym momencie jest to bardzo ciekawa informacja, że skoro Światowa Organizacja Zdrowia wiedziała, że coś takiego może się stać, nie słyszałem o żadnych krokach prewencyjnych, żeby do tego nie doszło. Inny ciekawy przypadek z naszego lokalnego podwórka to na przykład no, zmora wszystkich, czyli cukrzyca, śmierć na raty, tak? I z tego, co mówią różnego typu dane,
na przykład na terenie Niemiec uważa się, że 20 do 25% populacji osób dorosłych wykazuje mniej czy bardziej wyraźne oznaki zaburzonej tolerancji cukru. I to nie o to chodzi, czy ktoś waży 150 kg, czy też 50 kg. Jest to uśredniony wynik, gdzie jako podstawę możemy użyć różnego typu postępowań ewaluacyjnych, ale fakt, że 1/5 do 1/4 społeczeństwa w tej chwili wykazuje już te zmiany, a nadal nie mówi się o niczym w sensie prewencji rozwoju tej historii. Z tego co wiemy, to wdrożono te programy, które w Ameryce odrzucono jako mało aktualne. Wdrożono z namiętnością w Niemczech jako te disease management programy i tam są, można tam robić, tam można sobie 30 euro więcej zarobić, czy ileś tam podobno. O czym my w ogóle mówimy? Z tego co wiemy, bardzo długo to trwało, nim to centrum obliczeniowe w Lipsku w ogóle powstało. I rzeczywiście centrum pracuje się coraz lepiej. Pieniądze w kierunku administrowania tych chorób są coraz większe, przynajmniej dla strony niemedycznej, ale nadal nie możemy powiedzieć, mimo że o tym wiadomo już trochę, żeby liczba cukrzyków w Niemczech spadła. Czyli jeżeli w latach 50. mieliśmy odsetek cukrzyków na terenie Niemiec 0,3%, no to no, nie mogę wspomnieć, że woła to o pomstę do nieba, bo to nie niebo spowodowało, ale coś się dzieje, co jest zupełnie odmienne jako rozwój od no, praw tego życia, gdzie mówi się podstawowym prawem naszego życia jest rozwój, rozkwit, tak? No, akurat życie ma żyć. Cukrzyca jest rzeczywiście takim bardzo dobrym przykładem, ponieważ jest to choroba, która dotyczy coraz więcej mieszkańców cywilizowanych krajów, takich chociaż jakby Niemcy. Okazuje się, że istnieje 5 rodzajów cukrzycy. Znamy cukrzycę typu 1, 1, 2, 3 występującego przede wszystkim u kobiet w ciąży i inną formą cukrzycy jest LADA i MODY. MODY jest cukrzycą, która występuje u młodych ludzi, nieotyłych, z normalną wagą i jest rzekomo uwarunkowana tylko i wyłącznie genetycznie, co jest też bardzo takim ciekawym zjawiskiem, jakie epigenetyczne czynniki wpłynęły na to, że powstała czy pojawiła się w krajach cywilizowanych taka forma cukrzycy. Tutaj zgodzę się zupełnie z tobą, że jest to kwestia wiedzy i niewiedzy i jest to choroba, którą rzeczywiście, jeśli chodzi o typ drugi, można w dość sposób prosty uregulować, a nawet w pełni wyleczyć, jeżeli no, mamy jakieś podstawowe informacje na temat zmiany odżywiania czy też dobrej suplementacji. Natknęłam się ostatnio też na badania, które opublikował wspomniany przeze mnie Bartosz Czekała, gdzie dobił się on do badań, publikacji badań na PubMed, polecam bardzo, też sama często tam lubię zaglądać. I z tą suplementacją też należy uważać, ponieważ osoby, które zażywają statyny i jednocześnie na przykład suplementują witaminy z grupy B, w tym szczególnie witaminę B3, niacynę. Skutkiem ubocznym takiej suplementacji i medykacji jest właśnie cukrzyca, czy też insulinooporność, która może skończyć się właśnie jakąś no, taką, którymś typem cukrzycy. Więc tutaj znowu nacisk na poszerzanie swojej wiedzy, informowanie się na każdy temat i z tą suplementacją, którą ja często promuję, ale też należy jednak z nią uważać. No to mieliśmy to trochę tego typu tematów już około 20 lat temu, gdy pewne gremia podniosły na przykład kwestię chromu. Gdzie z jednej strony chrom jest bardzo takim delikatnym punktem z punktu widzenia rozwoju demografii naszych europejskich społeczeństw. Jak wiemy, spokojnie 20 par stałych ma kłopoty przy usilnych staraniach z jakąkolwiek prokreacją. I tutaj na przykład wychwycenie odczynów zapalnych jest bardzo istotne, ale też chrom jest no, dość takim istotnym i delikatnym punktem w tej kwestii prokreacji. Z drugiej strony, z tego co wiemy, chrom został zaatakowany już dawno temu przez lekarzy onkologów, którzy wspomnieli, no tak, tak, ale od tego rosną nowotwory? Nie. Nowotwory rosną na przykład w szczególności układu limfatycznego i guzu mózgu
od kwestii cukru. A chrom tylko promuje wchłanianie cukru do komórki, dlatego też mieliśmy tam różnego typu fenomeny u chłopców, tak nazwijmy to, wyjątkowo sportowych, którzy tam posiłkowali się nie tylko chromem, ale też, jak wiemy, hormonem wzrostu, insuliną, żeby po prostu pomóc tym komórkom mięśniowym w intensywnym wzroście. Z różnym zresztą skutkiem wiemy, że niektórzy już tego nie robią, bo zmienili wymiary egzystencji. Ale wtedy też ten temat chromu tak pojawił się w sposób bardzo sympatyczny. Druga sprawa, no, nie można przeginać, jak wiemy, czyli kwestia selenu, o którym się tak mówi tu, antynowotworowy i antyoksydant. Oczywiście, że tak, tak. W Chinach na przykład były te fenomeny, gdzie tam w miastach o znacznej, czy regionach pandemii potrafiono w ciągu kilku miesięcy zbić zachorowalność na raka wątroby około 50%, to niesamowite. A z drugiej strony, jak wiemy, też są pewne tam miarki na to i nie wolno przedoprzeć, tak? Później taka kwestia, o której się nie mówi, to jest kwestia lokalnego odżywiania. Czyli jeżeli na przykład wspomina się o niedoborach witaminy D3, które w naszej strefie klimatycznej są wyjątkowo popularne, to nie możemy się porównywać na przykład z krajami, gdzie jest dieta tłusta. Już w tym momencie nie chodzi o to, czy roślinna, czy też bazująca na pokarmie mięsnym, ale jest po prostu tłusta i automatycznie ta sama dawka witamin rozpuszczalnych w tłuszczu, czyli ADK, działa zupełnie inaczej i dochodzi też jej do depozytów w organizmie. To jest brak wiedzy ogólnej, o czym się w ogóle nie mówi, czyli w tym momencie, jakbyśmy się nie kręcili, wracamy do tematu, tak, ostatnio wspomnieliśmy, że gdzie by nie zajrzeć, czy suplementy, czy metody diagnostyczne, no bo tak, powiedzieliśmy, rentgen, specjalne formy rentgenu, czy to będzie CT, czy MRT, czy PET, postępowania, to są wszystko bardzo precyzyjne metody, ale ogniskujące się na zmianach wtórnych, na zmianach późnych. Czyli jeżeli coś zwapnieje, albo dojdzie do przerostu tkanki łącznej, nawet zmiany, które wydawałoby się są osteoporoza. Osteoporozy mierzy się w wystandaryzowanym postępowaniu, które respektują kasy, na przykład tak zwane DEXA, to jest postępowanie radiologiczne. Oczywiście, że możemy się spodziewać, że akurat w przypadku kości jest to najbardziej uzasadnione, ale jest pytanie, dlaczego nie znaleziono wcześniejszych postępowań, nim dojdzie do tej osteoporozy, tak? To, co sama wspomniałaś, medycyna komórkowa. Czegoś takiego jak badania medycyny komórkowej. Czy mamy do czynienia tutaj z produkcją ATP, czy kwestie koenzymu Q10, to są pojęcia bardzo, bardzo odległe od jakiejkolwiek medycyny kasowej. W tym momencie jest pytanie, czy jest to etyczne w ogóle opowiadać na te tematy, ażeby się nie darowały osoby z niskim poziomem dochodów. Mówią, no tak, bo tamten może sobie jeden urlop skreślić i tam wydać u lekarza, nie wiem, za komplet badań tam 5 tysięcy czy 10, nie, nawet. A to nie o to, że ten lekarz te pieniądze wykasuje. Chodzi o to, że jeżeli ten lekarz opracuje koncept, to jego to kosztuje. Jeżeli on skontaktuje specyficzne labory, to te labory też mają odpowiednie cenniki i to nie są wydatki typu euro 50 czy 5 euro. No to jest bardzo ciekawe zjawisko, tym bardziej, że w tym zakładzie, w którym ja pracuję, mamy dział diagnostyczny, o którym już chyba tutaj na łamach programu Nasza Przyszłość wspominałam. I istnieje szereg, naprawdę bardzo dużo z zakresu biologii molekularnej metod, którymi można zdiagnozować pacjentów. Wydaje mi się, że to jest też diagnostyka przyszłości. Co ciekawe, te metody diagnostyczne, którymi my się zajmujemy, które optymujemy i udoskonalamy, no, mają dużą popularność za Wielkim Oceanem. To rzeczywiście tam jest najwidoczniej taka diagnostyka stosowana i to już od wielu lat. Nie rozumiem, dlaczego właśnie tutaj w naszej szerokości geograficznej cały czas te metody są jak gdyby mało dostępne. Wiem, że na przykład w Austrii istnieje już też szereg przychodni, gdzie właśnie diagnostyka idzie na poziomie, gdzie diagnostyka przeprowadzona jest na poziomie komórkowym. No i tutaj ta glukoza, o której wspominałeś, no to jest rzeczywiście dość duże utrapienie i przyczyną wielu chorób. Ja bym nawet zaryzykowała stwierdzenie, że większości chorób, ponieważ
Glukoza przyczynia się do tego, że powstają w naszym organizmie złogi glikoprotein, które zaśmiecają komórki. I tak naprawdę glukoza jest potrzebna w bardzo minimalnych ilościach do tego, żeby odżywiać erytrocyty. Erytrocyty są to czerwone krwinki, jak wiemy, tak, i to są jedyne komórki w naszym ciele, które nie posiadają mitochondriów i nie posiadają DNA, w związku z tym odżywiają się glukozą, ale tą glukozę potrafią sobie też wytworzyć, czy nasz organizm, który jest po prostu dziełem sztuki, moim zdaniem, jeśli chodzi o biochemię i biologię, w stanie też z tłuszczów wyprodukować. Także moim takim zawsze fokusem, jeśli chodzi o prewencję, jest zdrowe odżywianie i tutaj bym duży nacisk kładła na zdrowe tłuszcze. To mogą być jak najbardziej zdrowe tłuszcze zwierzęce. Tak popularne dzisiaj trzy kwasy tłuszczowe, które właśnie leczą wszelkiego typu stany zapalne, też na przykład stany zapalne mózgu, które są przyczyną znowu Alzheimera na przykład. I to są te trzy kwasy tłuszczowe, które, tak jak wspomniałam, są bardzo popularne, DHE, ALA i EPA. Przy czym najważniejszym kwasem tłuszczowym, i o tym mówią badania z 2010 roku już, czyli to nie są jakieś takie bardzo nowe, innowacyjne badania, i które potwierdziło też FDA, czyli Food and Drug Foundation. Nie wiem, jak to będzie się nazywało po FDA? Polsku. FDA po znaczy, polsku. To będzie, to jest władza oficjalna, czy będzie urząd, urząd do spraw dopuszczenia środków leków medycznych. I leków i środków medycznych. I oni potwierdzili też, że właśnie ten kwas tłuszczowy ALA jest kluczowym kwasem. Jest to kwas wtórny, który, czyli oznacza to, że nie może być wyprodukowany przez nasz organizm sam. Musimy jak gdyby go suplementować, czy też uzupełniać w żywności. Natomiast DHA i EPA są przy braku ich właśnie produkowane z kwasu tłuszczowego ALA, więc i jest to właśnie też kluczowe w leczeniu cukrzycy i, tak jak wspomniałam, też właśnie chorób Alzheimera. No tak, te procesy neurodegeneracyjne i procesy zakwaszenia na poziomie komórkowym, procesy niewłaściwych dróg utleniania są znane medycynie od szeregu lat. Już nie chcę sięgać do 30 ubiegłego stulecia, ale przynajmniej około 20 lat temu już zauważyli naukowcy, że jednym z punktów jest niedobór energii do tych procesów. Czyli tak wtedy podniesiono jakoś tak rolę ubichinonu, czyli koenzymu Q10, i wspomniano na przykład, że od 40 roku życia trzeba by się mocno nad tym zastanowić. Dziwne, że wtedy też narastają procesy neurodegeneracyjne, choroby układu krążenia, cukrzyca, Parkinson i tak dalej. W studiach, które miałem okazję przejrzeć z roku 2008, podsumowane już wtedy, mówiło się o tym bardzo wyraźnie. I tutaj dobre pytanie, kto z Państwa pamięta o tym? Albo kto wie o tym? Czyli kto potrafi dojść o własnych siłach do literatury fachowej, która potrafi mu umożliwić bardziej głęboki wgląd? A sprawa, co to jest głęboki wgląd? Jak ktoś, nie będąc lekarzem, może komentować w ogóle tego typu rzeczy? No oczywiście, od kiedy powstał TikTok i różnego typu inne media socjalne, można praktycznie wygenerować sobie dowolny awatar i dowolny życiorys, jak najbardziej. Pytanie, które nas wszystkich dotyczy, czy jest to aby bezpieczne dla nas. Czyli osobiście jestem bardzo głębokim orędownikiem koenzymu Q10 i co ciekawe, to właśnie wspomniane przez ciebie leki do obniżenia poziomu cholesterolu, czyli tak zwane CSE blokery, czyli blokery syntetazy cholesterolowej, one w ramach procesów metabolicznych tam przechodzą taki cykl i przechodzą przez HMG koenzymu A i nagle po obu stronach wychodzą takie rzeczy, że z jednej strony wychodzi nam cholesterol, z drugiej koenzyma, czyli jeżeli blokujemy pieniądz szlak metaboliczny, to blokujemy jedno i drugie. Dlatego też mamy ciekawą odpowiedź, jak czują się pacjenci po spożywaniu tych leków. No, czują się nie do końca witalnie i mają nieraz bóle mięśni. Dlatego też zalecenie ze strony klinik idzie, ale też lekarzy domowych, ażeby to spożywać w godzinach wieczornych. I teraz jest pytanie, dlaczego te zalecenia kliniczne idą w kierunku tych leków? Mówię, no bo zawał serca, bo to i tamto.
Dlatego, że system instrumentalny przywykł operować rozwiązaniami prawie że wyłącznie instrumentalnymi, czyli nie należy się dziwić. Czyli znowu wracamy do tematu świadomości społecznej, świadomości zdrowotnej. I może z przyjemnością bym powrócił do tego tematu, czyli tych nowoczesnych metod diagnostycznych, jako być może w sposób automatycznie bardziej adekwatnych do naszej przyszłości, metod zmierzających do wychwycenia w sensie laboratoryjnym zmian na poziomie organelli, na poziomie komórkowym, metod bazujących na pomiarze odchyleń we właściwej wibracji organów i narządów i systemów organów. No i do medycyny kwantowej w ramach jednego z kolejnych z naszych spotkań. Iza, serdecznie Ci dziękuję. Ja również za dziękuję. Dzisiejsze spotkanie. Państwu dziękuję za Państwa czas i cierpliwość i zapraszam na kolejne spotkanie w ramach Nasza przyszłość przy PPTV. Program prowadził Marcin Korecki. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.